ciągniemy. Wczytaj pięknie, ładnie. Dobra, z tego co pamiętam, postanowiliśmy zrobić coś takiego, że na jeden z tłumyczek z księcia będziemy robić 5 tych kropeczków, które są na mapce. Te 60 FPS-ów. To jest gościu konsola, jak wiadomo. To jest 30 FPS-ów, czasami nawet mniej. To jest nieludzka ilość... nieludzka ilość klatek na sekundę, więc... Nie spodziewajmy się jakoś fajerwerków, to jest konsola, nie PC. Teksturki niskie, rozdziałka tak również niska. Dobra, wracając. Miałem tak, iść tutaj do jakiejś kropeczki tej chyba z kolei. Z którego jako jest ta część 2008, z tego co się kojarzę. 2008. Teraz tylko 144, Matko Boska. Ja pamiętam czasy, kiedy szczytem techniki i powiedzmy perfekcyjnej ilości klatek to było 25. Gry miały po 5-10 klatek na sekundę i wszystkim to wystarczało. A teraz to 60 klatek to jest za mało. A idźcie państwo, panie. Idź pan. Zamiast po prostu grać jak człowiek, musimy odpierdzielać jakiś szajs. Dobra, lecimy tu. Dobra, tych kropeczek jest trochę do zdobycia. Aha, wyjdź tam, gościu. Dobra, a pa. Tędy. Łaha! Panie! Let's see... Tędy. Okej, do okej. Dobra, kulka nie jest zła. Najgorsze, że musimy te znaleźć... Matko Bosko, najgorsze, że musimy te znajdźki szukać, te kuleczki, żeby przejść grę. Ale no, trzeba się spowiedzieć, to jest końców gra Ubisoftu. Ech, no tak. Są tu jeszcze jakieś? Matko Boska, po co te kulki? No, idź, wyjdź na górę, nie, spindaj się, na górę, dziękuję. Przynajmniej kulki są po drodze. No, przynajmniej tyle, no, że jest ich naprawdę dużo. No, lul. Wow, panie, co ty... Co ten pan odpierdziela? Ej, to jest zwykły skok.
Ja wymienię przy szukaniu tych ostrych miejsc do zdjęć w GTA. No ale po co? Po co to w ogóle szukać? No dalej, lecimy dalej, no to lecimy dalej. A tak, to był podwójny skok. Ała! Panie! Nie mogę stąd atakować! Ej, ej, ej! Ej, ona się przylokowała w ścianie. Easy peasy. Easy peasy. W tej chwili mam tylko ciebie. No dzięki. Moce miały chronić żyzne pola. Skąd się na nich wzięli przyjaciele Aremana? Pola uległy zepsuciu. Wyznawcy Aremana nie mogą korzystać z płyt. Moc płyt pochodzi od Ormazda, boga światła. Zapierdzielenie o Chopinie. Dobra, pokaż mi, którędy mam iść. Aha, dobra, to są plącze. Nie, to nie są plącze. Co mnie oszukują? Aha, dobra. Nie mów, że jest cicho. Nigdy nie mów, że jest cicho. Chwila, chwila, jak się na to skakało? Chyba tak! Aha! Wow! Znowu się widzimy, brzydka twarzo. Cóż, wybił mnie z rytmu. W ogóle co on ma za nożyce? Ani. Te, to jest faktycznie są nożyce. To są faktycznie nożyce. O nie, będzie miał wyższą formę. Czy to nie tam zmierzamy? Tak.
Dlaczego zawsze zmierzamy tam, gdzie są przeciwnicy? Bo to jest gra. A gry właśnie tak działają, mój drogi. Ha, to ci ładna zabawa. No nie mówcie, że teraz będzie... O, fucking. Naprawdę? Jakieś brzydkie te kule są. O kurde. O kurde. Szybko! O nie, ciemność mnie zjadła. To nie jest takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Znaczy jest, ale... Nie jest. W szczególności tutaj na tym ostatnim. Aha, i za chwilę wyślę kolej więcej tych kulków, tak? No, na 100%. Zawsze tak jest. Bo nie może być łatwo. A, chwila, bo nie ogarniam. Ha, ogarnąłem. Na ice. Ups. Głupie jakieś gluty, matulo. Dammit. No nie, again. A nie. Znaczy tak. Dobra, jesteśmy. Hop. No i jestem dobry, jestem tak bardzo dobry z tą grą. Jakąś mazią pluje. A uciekł. Mam nadzieję, że to bolało. On cię nie słyszy. Paskudny z ciebie skubaniec. Czy Ormast nie może powstrzymać Arymana? Nikt nie wie, gdzie on jest. Dobra, kolejna kuleczka ogarnięta. Czyli cała gra polega na odzeniu z jednego punktu na drugiego i zazieleniają go. No. Przynajmniej gameplayowo to jest przyjemne. Chcesz odpocząć? A
Dobra, zbierzmy ci więcej tych kulków. Dobra, ogarnijmy. A to teraz ogarniemy tą kuleczkę. Tak. Ogarniemy tą kuleczkę. Później te kuleczki. Koncert Grzegorzy na scenach. Chłopie, to no tak, w końcu to jest gra od Ubisoftu. Więc no... Muszą, jakby nie patrzeć... zapewniać swoje gry jakimiś beznadziejnymi pomysłami. Nieważne, że no mimo wszystko mają dobry pomysł na grę. Nieważne, że no mają dobry pomysł na grę, dobre mechaniki. Po prostu no muszą być puste te gry. Przynajmniej nie są jeszcze cięci aż tak bardzo... Nie, dobra, są. Już chciałem mówić, że nie są tak cięci na lootboxy, no ale... Kto nie jest? Kto nie jest? Cóż, na pewno nie są tak bardzo jak jej. Oh shit. Widzisz, po pierwsze, jak błyszczący kleczek i laska już piszczy. No. W dzisiejszych czasach to tylko zależy im na błyskotkach. Ale nie, no masę tych kuleczek muszę uzbierać. Jeśli cała gra, jeśli będę musiał uzbierać w grze wszystkie kuleczki, jakie tu są... O matko boska. Ale w sumie jakby nie patrzeć, no to jest podobna sytuacja jak w Assassin's Creed 1. Mieliśmy dobrą mechanikę. Niby to otwarty świat. A jednak pusty. Znaczy, nie jakoś... A, fuck. Nie jakoś sensownie rozgarnięty. Nic mi nie będzie. Nie jakoś sensownie ogarnięty. W sumie... Wszystkie, jakby nie patrzeć, sandboxy od Ubi są puste. Że właśnie te, tak jakby, pierwsze części... Pierwsze, no... Dość eksperymentalne pod technologię robione. Plus taki, że nie odczuwa się starości pewności grafiki. No nie. Czy no, ale w sumie to grafika to już swoją drogą. W grach to na pewno nie ma co zwracać uwagi na... grafikę. Jeśli gra ma mieć jakąś ultrarealistyczną grafikę, stawiać na realizm, no to ma. Jeśli gra ma mieć stylistykę, powiedzmy, taką animowaną, no to ma mieć taką. Oczywiście są gry pseudo-retro, które, żeby zaoszczędzić na grafice, są robione w stylistyce, powiedzmy, bajtowej. I takich gier nie szanuje się. Może chyba lepiej na tym tle wyglądają. W sensie pustoci świata. Więc tak, bo Watch Dogs tak dwójce jest, nie wiem, bo jeszcze nie grałem. Ale jedynka to miała według mnie... No mimo wszystko taki dość, powiedzmy, pusty świat. Uważaj. Nie.
No ale przynajmniej trzeba o Jezus. Przynajmniej trzeba, no... przyznać Yubi, że no mimo wszystko... Trzeba przyznać Yubi, że mimo wszystko te Watch Dogs starali się jakoś, powiedzmy, dać realistyczność temu światu, żeby jakoś go pokazać, że on żyje, że on... nie wiem, no... ma historię. I tutaj mówię głównie o... tym profilerze. Czyli głównie postaciach NPC, które teoretycznie miały swoje imiona, swoje prace i bla bla do PL. I to jakby było fajne. Bo niby to wyglądało, że... W jakiś sposób... W jaki sposób ten świat, no, stara się coś mieć. Chyba Division ma najlepszy otwarty świat, jeśli chodzi o gry. Myślałem, że uruchomiłem. Tak, żyzne pole znajduje się na szczycie wiatraka. Musimy go obejść od zewnątrz, by dostać się do płyt. To dopiero... Jezus, niech się chciałem... Ormast uwięził Arymana. Nakazał Ahurom strzec więzienia. No i? I odszedł. Nie, no i ironicznie, no... Większość osób otwartych świat jest z otwartymi światami. Ma taki dość pusto, powtarzalne aktywności. Patrz, Dragon Age Inquisition. Większość właśnie gier z otwartym światem ma coś takiego. Zapełniony powtarzalnymi zadaniami, które by się sprawdziły w MMO. Więc no... Yubi postanowiło zrobić kolejny swój taki otwarty świat, jak w swoich pozostałych grach, tylko zrobić z tego MMO. I to zadziałało. To, co powinno zadziałać w MMO, działa w MMO. To, co nie działa w MMO, no to nie zadziała w nie MMO. Czy jakoś tak, nie wiem, pogubiłem się już w swoich zeznaniach. Tak czy owak, no... Powiedzmy, że no, Dragon Age Inquisition, gdyby, powiedzmy, był grą MMO... Fakt, co ja odwaliłem? Gdyby było grą MMO... No, byłby lepszy. Z racji tego, że Division jest MMO, więc jest tu dużo zdarzeń losowych na mapie. No MMO jest jakby nie patrzeć, łatwiej zrobić. Choć koszty utrzymania MMO są o wiele większe. Ale muszę przyznać, że akurat jeśli chodzi o Prince of Persia, którą właśnie grałem teraz, no system walki jest naprawdę fajny. Wszystko jest takie, powiedzmy, oparte na podstawie pojedynków, jeden na jednego przeciwnika. I każda walka, no nie jest taką, powiedzmy, sieczką, jak w stylu na przykład God of War'a. Czego się właśnie obawiałem, że
że Prince of Persia będzie kolejnym slasherem, gdzie no chodzimy z jednego miejsca do drugiego, siekrzemy wrogów na tysiące kawałeczków, no i mamy dodatkowo elementy zręcznościowe, łażenie po ścianach, skakanie jak jest teraz właśnie. No i fajnie, że no, jest inaczej niż myślałem i właśnie są walki oparte na pojedynkach. No faktycznie, no, są mimo wszystko dość widowiskowe jednocześnie. I to działa. Dobra. O nie, muszę się wrócić. Ja cały czas źle szedłem. O mój Boże. No nie. Naprawdę? Naprawdę? Wow. No nie, całe... Wszystko mną musiał powtarzać nowa, ojaja. 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 Ej, dlaczego mi przerzuciłaś przez tą belkę? Ja chciałem na belkę skoczyć. Ech, no tak. Tak to jest z tymi kobietami. Ej! To jest ciekawa sprawa. Dziękuję. Za nie wrzucenie mnie w przepaść. O, Jan, muszę się wracać wszystko. Po co ja tyle szedłem? Czyli tu się po prostu zgubiłem. O fuck! To już nie jest zabawne! Dalej daliśmy jadę. Ale daliśmy jadę. Arana ma imię. Płyty mocy znajdują się za kołami zębatymi tam z górze. Zatrzymaj się i wcześniej bla bla bla, że... Utrzymywać równowagę w świecie, ale Ahriman postanowił wziąć wszystko. Ormast i Ahurowie zapłacili ogromną cenę, ale udało im się uwięzić go w drzewie. Świat był wolny od Ahrimana i taki miał pozostać na zawsze. Okej. Wiesz, chciałem się kiedyś ustatkować, zarabiać na życie mieleniem ziarna. Naprawdę? Chyba żartujesz, to by dopiero była nuda. Ale śmieszek. Co ja ogarniam?
wyjść. Aha, w ten sposób. Dobra. Ogarniam. No chodź mi pomóc. Dzięki. Tylko... Olipka, co żem od ja nie pawdził? Ale co żem od ja nie pawdził? Jak te klocuszki się zmieniają? Kombinuję. Okej. No pomożesz mi? Nie, w tą stronę, debilu, w drugą stronę cofnij. No gdzie ciągniesz? Nie ciągnę, co za debil. Ciągnij rzeczą wajchę. O, demon jesteś. Się znasz na ciągnięciu wajchą. No, jak pchasz tą wajchą? No, jak pchasz tą wajchą? No, gdzie... No w... No w drugą stronę, dobra, no zostaw jak jest. No i teraz powinno być Mio, dziomalinka. No pomóż mi tą ciągnąć wajchę. Dawaj, ciągniemy. Dziękuję. Ach. Tylko prawdziwi widzowie wiedzą, że jest stream. Powinieneś to wiedzieć, czuć. O właśnie, bardzo dobrze powiedziane razem. Poczułem, jestem, nieprawdziwi widzowie. Co konsolowcy, syrywanie daje dupy? No. Jeśli mam być szczery, to odrobinę. A czyli tak jest dobre. Takie to syrywanie jest dobre. Choć on ma swoje teraz odpały. W szczególności z tą wajchą. Ale jest fajnie, jest dobrze. Tylko prawdziwi ludzie bez życia. Wystarczy mieć dobrze opracowany multitasking. Like he speaking or on gold. Jej, jak się bujają. Gold. Poza. I wszystko jasne.
Ej, no chłopie, miałeś się tego chwycić. Gotów do drogi? No nie, mnie pan, no nie. Czekamy na koło. Czy nie oglądasz? Jak możesz, Jason? No jak możesz, Jason? Ale to znaczy, że tylko... To znaczy, że tylko... Dajesz nam powód, żeby cię szkalować. Idziemy! Ten jest bardziej skomplikowany. Musisz... Użyć pokrętła, by obrócić koła zębate. Tak, zauważyłem. Bądź cierpliwy. Cierpliwość się opłaca. Wejście do haremu w czekoladowym dzianku też się opłaca. Dobra, uwaga. Ale szczerze to mi się nie chce kombinować. A zwyczajnie chcę przejść tą grę jak najszybciej. Zobaczyć napisy końcowe. Dlatego zrobię to w ten sposób. God damn it. No i nie ma. No i nie ma, muszę sam kombinować. Ja wujek, co ci nam schowało, żeby oszczyć się na święta na bałwankę? Nie no, ja myślałem, żeby się całkowicie na usta oszczyć, ale to już swoją drogą. Jeden pomimo strzelania w super hod dalej robi to samo. No, no, co za człowiek. Dobra, mamy tutaj trzy... Tak, mam trzy te kęciołki. Kiedy idę po ziemniaki, ZG mnie prowadzi. O. Nawet mi się nie chce nad tym zatrzymywać. No mi się nie chce. Ale to jest tak w dupianej jakości, że cholerę widzę. I tak tu nic cholery nie widać. A więc to teraz tak będą wyglądać gry na MJS PS-a trójki tak. Z PS-em trójką chcę no, jak najszybciej się pożegnać. Jezu, w drugą stronę. Czekaj, bo...
Nie, nie ruszaj! No nie pchajżesz tego, chłopie! Jakie to jest... Jakie to jest irytujące! No pchają w zupełnie drugą stronę! No ciągnijcie to! No w drugą te wajchy to jest zło. W drugą stronę na miłość, bo na... No mnie coś zaraz trafi, no mnie... Na krew zaleje. No w drugą stronę. Uff. Dziękuję. No i mnie glut zjadł. No i mnie glut zjadł. No i mnie cholerny glut zjadł. Siema. Nie sięgnę! A my już przypadkiem nie walczyliśmy wcześniej? Nie odpuszczaj! Uwierz w siebie! Możesz iść dalej. Pchnij.
O, nic nie widzę, super. No, po twój wycinanka. No, po twój wycinanka. A więc w sumie to jest po twój wycinanka. Jej, zazieleniłem to miejsce. Widzisz, czasem nie trzeba czekać, aż coś się wydarzy. Można to wywołać. Doprawdy? No zejrzyj się. Za 5 minut możemy być martwi. Mamy spokojnie na to czekać. Wolę umrzeć, próbując coś zmienić. Może masz rację. Jeśli czegoś pragniesz, jeśli czegoś naprawdę pragniesz, nie powinieneś czekać. Tak? A więc? Na co czekamy? Dobra, 2 klucuszki ogarnięte, zostały nam jeszcze 3. Świetna robota. Jeszcze jedno. Tam. Dobra, Rusiek. Zapatrzałem się na czat. No i teraz znajdźcie te kulki. Sigh.
Ja wjedzie, to jest LNG. Krzycz głośniej. Myślę, że to dobry pomysł, ostrzec ich, że nadchodzimy? Może są na tyle głupi, żeby sprzedać własne dusze. Ale nawet oni już wiedzą, jaki jest na... Tam jest płyta mocna. To co ten książę tak właściwie ma do zrobienia po zabiciu Kiewentarem, pokoniekąd do odcicielia? No w zasadzie to nic. O, siema znowu. Ogarnia cię słab. Nie wiedza, nie przed. Ała! Nie sądziłem, że mi się uda. Stała od nas. Gra o niczym. No w zasadzie tak. Jestem kolejowy. Okej, okay, słuchaj, ta gra nie jest o niczym, ona jest o chorobach wenerycznych. Jest
wszystko było pod kontrolą. Czekaj, nie jest... Co? Jak to koło jest głupie? No ale to koło jest głupie! Dobra. No nie, więcej tych kół. Ktoś co zaraził nie mógł dotykać końcowego szlamu. Może... Masz co od niego? A. Kto to tam wie? No nie! No nie! No. Zrebi. Musimy ruszać. No co za... Nie zostaniesz taki, takim czymś do końca życia. Takim poplutym, popluceńcem. Takim no. O, umyła mnie. Jestem czysty. Po co komu prysznic, jak jest magia? Ej, ale to sobie nie byłoby takie głupie. Po co w ogóle płacić rachunki za wodę, za ogrzewanie, jak masz magię? Jak ci zimno, to sobie rozpalać pyk ogień. Jak chcesz się umyć, zaklęcie psyk. No, gorzej jakby na przykład rząd opodatkował magię. Jeśli też korzystać z magii, teraz musi się zarejestrować w urzędzie, musi sobie wyrobić licencję, no i no musisz płacić
comiesięczny podatek w wysokości połowy twoich zarobków. Zostałeś powołany do zrobienia świecących kuleczek. A w ogóle, ty nie masz magii. Jak nie mam magii? Jestem czarodziejem. Mów mi Harry Potter. Dobra, 101 kulków mam. Dobra, to jeszcze dwa takie miejsca i... Bartosz, you're a wizard. I też przydałby się taki motyw muzyczny z Harry'ego Pottera. Tu 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 tu. Coś tam, coś tam. To jest jakiś kolejny klocek. No hopie, hopie, hop. No szkoda słów, no szkoda słów. Nie ma takiego magiowania. Nie ma takiego magiowania. O matko. Wodospad czarnego szlamu. Zupełnie jak w Sosnowcu. To związałbym się z laską, która porzucenie jednego zaklęcia może mi zastąpić prysznic. Ale myślę, żeby się zaczęła po pewnym czasie irytować, że codziennie mówisz jej weź mnie umyj. A w wakacje to nawet i częściej. Nic mi nie będzie. Zaczęłaby się wkurzać i mówiłaby, że ty sam sobie nie możesz, nie wiem, rzucić zaklęcia. To chyba lepiej samemu, wiesz, no, nauczyć się magii. Już jest wyprzedaż Gabe'owa? Yay! Are you ready for a miracle? Are you ready for a miracle? Are you ready? Yeah, are you ready? 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 Are you ready for a miracle? Are you ready for a miracle? Dobra, dobra. O matko. Z tego piosenka ja się no wywaliłem. Tutaj i znaj. No już w zasadzie jest sprzedaż. Jest 19.09.
czyli wyprzedaż powinna być o 9 minut. Ale teraz raczej nie ma co w ogóle na to patrzeć. Jak zawsze pewnie są problemy z serwerami, więc co najwyżej można się irytować na to wszystko. Także no, nie ma co teraz patrzeć. Chyba jeżeli nie wszystkie promocje, jakie mogą być, pojawią się od razu. Znowu dacie kasę złodziejowi, jak przypominam, i nawet serwery się nie waliły, nie ma problemów. To coś nowego. Tam ta płyta chyba prowadzi na dno. Liczę, że jesteś gotowa na kupę. To jeśli będziemy musieli popływać w podzuciu, to nawet nie mam ręki. Matko Przenajświętsza, ile tego skakusiania. Nie przyszło ci to do głowy, zanim weszliśmy do tego. No nie, i z kim walczymy teraz? A, z tobą znowu. O nie! On był w tym stanie jeszcze? Żona przed chwilą padła. O kurde, Slender. Ale miecz ma fajny. A w związku z rozwojem AI, ten przyszedł jest swój głupi pomysł. No dobra. Czwarte miejsce naprawione. Czyli jeszcze jedna kulka mi została na dzisiaj do zrobienia. Także jak domyślam się, muszę zdobyć jeszcze około 70 kulek. Nie wiem skąd je wezmę. Czy domyślam się skąd je wezmę? Czy to miejsce na pewno nie zacznie napełniać się wodą? Te mechanizmy są prastare. Prawdopodobnie żaden już nie działa. Nie słyszałem stanowczego nie. Bym wolał gadający kibel. Wstydzi się utopić. Zjeżdżajmy stąd.
Kibel? Gadające? Matko Boska. A najgorsze, że ja muszę zdobyć te 65 kulek. Będę musiał łazić po mapie i to wszystko zdobywać. Jakie to jest irytujące. Dobra, to łażę po mapie i szukam tych kulek, no bo co mi innego pozostało? Wow! Lokomotywa bez maniszysty przejeżdża przez Nową Sól. Takie sygnały płynęły do nas na gorącą linię RMF-FM. Wszystkie pojazdy kolejowe w mieście zostały zamknięte. Po godzinie 18.30 dostaliśmy informację, że lokomotywy udało się trzymać. O, lokomotywa w podróżeniu częściowo wypadła z toru. Po powstaniu jej z powrotem na tory dostępny tak zwany niekontrolowany odjazd. LOL. No, przynajmniej mieli wesoło. Muszę szukać dalej tych kulek, kupić. No to się wracam w takim razie. Naprawdę, to jest tak głupi pomysł zdobywania tych ziaren całych. To jest tak głupie przedłużanie całej gry. No za te kulki odblokuje mi się kolejna moc. A żeby pójść do kolejnych miejscówek. Żeby pójść do kolejnych miejscówek muszę... mieć się właśnie moc zblokowaną. Potrzebujemy ich więcej. Znajdźmy więcej. Kawałki nie istniejącej fabuły. Jezu, jeszcze 49 tego. Nie mogę tam spaść. Tu jest klocek, tam tego nie założyłem. Kuleczka.
Słaby kiedyś w grach działających na podobnej zasadzie wystarczy znaleźć konkretne upgrade'y, a nie co chwila schylać się po drobne. No ale nie za to nie poradzimy, no. Kurde, chciałem tą kulkę złapać. No nie, chłopiec! Dzięki. No mnie zaraz coś... Dobra, to się wróćmy teraz tutaj. Jakie to jest denerwujące przedłużanie. Naprawdę Ubisoft nie ma pomysłu na gry. Wiesz, musi coś takiego tworzyć. Bo przecież tutaj mi kazałeś kulko iść. No się zdecyduj. No nie, tu mi każe iść w lewo, a za chwilę będzie mi kazało iść w prawo. No oczywiście, że mi każe iść w prawo. Ciągnij. To ja sobie poskaczę z tego do tego jednego. Tu jest dużo tych kuleczek. No chłopie, nie potrafi skakać. No ale to w sumie jest całkiem... To jest całkiem akurat spoko motyw, że nie da się umrzeć. Taki baśniowy. W sensie, no pasuje do tej oprawy baśniowej. Jej, dobra, zostało mi 36 klocuszków do uzbierania. Nie, dobra, mam ciebie dość. Idę tutaj.
czekaj, czy... To jest szybka podróż? To jest szybka podróż. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. To przynajmniej tyle. I szukaj tych kulek, jakie to jest głupie. Jakoś to idzie. Tak, tu coś jest. I tu musiałem wyjść. Dobra, kij z tobą. Był na lewo od mojego miejsca zapisu. Przez dwa tygodnie. No i po co ci to było? Znaczy ja wiem, że platynki i tak dalej, no ale... Po co ci to było? A polatam sobie, może coś znajdę. Wiesz, Wolfgang, jak gra mi się spodoba, to zrobienie 100% to jest przyjemność. No, to potrafię zrozumieć. Dobra, 29. Nie zdążyłem. Nie za często zmienia te ataki. O Jezus! Nie za często zmienia te tyry. No i zaczynamy od nowa. Jeszcze 29 klocków. Da, klucki tu są. Trzeba tam wyżej wejść. Tam jest jeszcze jedno. Mógłby zadać to samo pytanie, jak ja się w to pakowałem. No właśnie, jak?
To jest tak irytujące zbierać te kulki, żeby móc grę przejść, no naprawdę. A jeszcze trochę ich jest, no. Tu są. Ale tu jest o wiele więcej tych kulków, aż tu pójdę. Dobra, i tak się będę wracał. Dobra, jeszcze 20. Uff. No jakoś to leci. Brawo! Ej, ja wytrzymam bojowy projekt, ale będę nabijał widza. A to jak w takim razie nabijasz, to nie bierzemy twojego udziału w giveawayu pod uwagę. O, kolejna kulka. Nie no, to musi być jakoś uczciwie zrobione, no sorry. Osoby, które są i oglądają, mają mieć mniejsze szanse od jakiegoś viewbota? Trochę tych klucuszków. No, jeszcze 10. Jeszcze 10. Będzie ciebie, no i dobrze. Z tym jest ważniejsze od nauki przyszłości, no sorry. Są rzeczy ważne. I ważniejsze.
Okej, do okej. No woga. To idź i zrób imię i spokojnie święta, albo detraili pod choinkę. Decyduj. Time to choose. I to jesteś zły człowiek. Halo! Typu, nie rytuj mnie. Dostanę się do tych kulek, choćby nie wiem co. No ale... Dobra. Musimy iść. Jeszcze 6 kuleczków. Przynajmniej są te fast travele. Gdyby nie to. Dobra, w poszukiwaniu kulków. O, tu są kulki. Dwie kolejne kulki. Dobra, jeszcze ta kulka i z głowy. Tych kulków powinna się po prostu wklepać z poziomu Cheat Engine'a. No wiesz, no gdyby to nie była konsola, to pewnie jej by się dało. Dobra. Nie, dawałem ci wszystko, czego chciałaś. Więcej nie otrzymasz. Nie. Straciłem ją. Ojcze. Zdradzona. Opuściła nas. Jestem tu. O, patrzcie. Możemy to powstrzymać. Jeśli mimika wciąż lepsza niż w The Walking Dead. Nie, czy w tej Telltale'ach. Ojcze, nie! Naprawdę. Yeah.
do ciebie! Nie rób mu krzywdy! Ale on próbuje mnie zabić! No właśnie nie wiem. Dziwny typ. Tutaj mnie... Nie wiemy, co on zrobił. A co może jeszcze zrobić? Zamienić się w zupę demona? Dobra, zobaczmy. To odblokuje mi to. To wezmę sobie żółte. Żółtą kulkę. Stąd dostaniemy się na żyzne pola w Cytadeli i na Zamku Królewskim. Chodźmy. Letofat. Mogę latać. Ja latam. Ja latam. Wiesz, o co proszę. O, jabłko Edenu. Czy fragment. No dobra, czyli lecimy tutaj. Pyk. Załatwię tą kuleczkę i tyle na dzisiaj. Po co komu fabuła? No właśnie, po co? Dajmy kuleczki. Ej, te kuleczki się regenerują. To przynajmniej tyle. A teraz to 340 naprawdę? Kluca fix. W ten sposób tam się nie dostanę. Poszedłem już tych kuleczek, bo idę gdzieś się pociąć. No sorry, no ale cała gra opiera się na tych kuleczkach głupich, na znajdźkach. Miło, że zrobili grę opartą na znajdźkach. Zawsze o takiej marzyłem. Także no, po drodze idąc do tego miejsca kolejnego, zdobywam te kuleczki nieszczęsne.
Ale naprawdę, te kuleczki mogli sobie darować. Szybko poszło. W tej chwili mam tylko ciebie. Déjà vu? A jednak tędy. Gdzie ja mam iść? Mam zjechać w dół? Mam zjechać w dół. Dobra, jedź w dół, jedź w dół. Typu, jedź w dół, jedź w dół, jedź w dół, jedź w dół, dobrze. Bo chcę... Lecę... O, fuck! To skręcali w lewo jednak. No, nie można było tak od razu tutaj wlecieć. Oj, znowu z tym scyzorykiem walczymy. Jak w wrestlingu. Ormas jest wciąż z nami.
jestem! Osłaniam cię! No ładnie. Znik i dobrze. Wszystko w porządku? Jestem cała. Teraz... Hej! Na pewno wszystko dobrze. Tak. Dziękuję ci. O! Dobra. Szybko. Dobra, kolejna miejscówka ogarnięta. Także ogarnęliśmy 5 miejscówek w ciągu 2 godzin. Czego... Czego sporo czasu spędziliśmy na zbieraniu tych głupich światełek. Zapisz. Nie wiem, kto to wszystko budował, ale pewnie przynajmniej czyn zjeżdżał. Pewnie tak. A, kabelek mi uciekł. Goddammit. I działa. To sam słyszałem przez 2. Kiem. Dobra. Czas. Stop.